Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kazik KSHB. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony renowacji oto tej kosiareczki. Przyszedł czas na to, aby w końcu dostała wszystkie osłony, aby stała się bezpieczna i sprawna w 100%, czyli stan jak nowy. A co będziemy w dzisiejszym odcinku robić, to będzie tak. Kompletna będzie odbudowa tej oto kosiarki, wymiana tych tulei. Te tuleje będą wymienione, jak i tu te dwie tuleje, bo sami wiecie, jak są powybijane te tuleje, te paski się krzywią i spadają, a tego po prostu chcę uniknąć. I ją całą wypiaskuję, odmaluję, założę wszystkie nowe osłony, a więc co? W dalszej części programu zobaczycie, co się z tą kosiarką stanie, więc zostańcie z nami. Całość już przygotowana do piaskowania, tabliczka zdjęta, tabliczka będzie z powrotem na to samo miejsce, naklejki będę musiał dokupić. No i niestety to nieszczęsne koło będzie trzeba... Zobaczcie, wszystko będzie czyste, uwolnione od korozji, zakonserwowane, wymienione te elementy, które są zużyte na nowe i taka maszyna będzie jeszcze długie lata trzymała. Ale została kupiona z takim zamysłem, bo w bardzo dobrej cenie została zakupiona, po to, aby ją całą odbudować. Poprzedniemu właścicielowi bardzo długo służyła, no i bardzo fajnie mi ją sprzedał. Ja wiedziałem, że to jest do niej nie do zrobienia, tak więc ja jestem bardzo zadowolony, bo okazało się, że tylko są dosłownie pierdółki do zrobienia, tulejki plastikowe do wymiany, tu trochę do wypiaskowania, trochę farby i jest jak nowe. Dobra, więc tak, widzimy się już przy malowaniu. No i jak tu już widzicie, kosiara cała już w podkładzie, wszystko wypodkładowane. Osłony, wszystkie ramki, o to już wstępnie przykręciłem, bo tutaj małe przymiarki robiłem. Więc tak, wszystko jest już w podkładzie. Osłony też, osłony na razie zostaną stare. Nie będę ich wymieniał z tego względu, że kupię nowe, nie, bo chciałem je ratować, ale stwierdziłem, że skręcę tak jak one są, a jak się rozwalą, to wymienię je na nowe i tyle. Nie będę tam zbytnio drążył. A więc tak jeszcze, wymienione zostało, no wczoraj została cała rozkręcona, została rozkręcona, złożona z powrotem. Kurde, mi to coś tutaj napaproszyło, pełno paprochów jest. Wymienione są te tuleje, jak i te tu przednie. Te przednie też są wymienione, są nowe. Ze starych dużo już nie zostało. O. I dlatego ciągle paski spadały, piszczały i siedziały cyrki z tym. Zobaczcie, no. To są elementy, które się zużywają i które należy okresowo wymieniać. Dobra, to tam jest mniejsze, a większe. Ale oprócz tego wjechało jeszcze nowe koło pasowe. Z tego względu, że aby ten element wyjąć, trzeba zdjąć koło pasowe. No ale koło pasowe nie chciało jakoś współpracować ze mną i skończyło tak. No ale co zauważyłem jeszcze, że to koło było już troszkę wyrobione i to mogło powodować też, że się paski ślizgały, ten klin nie był dostateczny. No i zobaczcie, to jest różnica jednak, nie? O, jakieś dwa razy grubsze są te tu wypusty niż tu te. Powinno to lepiej chyba już teraz pracować. No, a jak założyć takie koło pasowe, to zaraz się przekonacie. Prostym i ciekawym sposobem na montaż tego koła jest wstępnego podgrzanie, ale też tak, że tu ta krawędź często jest tak, że ona jest spęczniała. Ja ją leciutko fleksikiem oszlifowałem po to, aby to jeszcze tą powierzchnię oczyszczę ładnie papierkiem, że tutaj nic nam nie zawadzało, nic tutaj nie klinowało. Ja to tutaj tak zostawię, niech się podgrzeje, a tymczasem wyczyszczę tą powierzchnię, żeby tu wszystko było w jak najlepszym porządku. To jeszcze to muszę jakoś ustawić. O, tak, że to ładnie grzało. O. Powierzchnia tutaj już tego wałka jest wyczyszczona. Teraz wystarczy wziąć to koło pasowe. O kurde, no czymś jest pokryte.
O kurde. Teraz tak, żeby to obrócić w odpowiedni z miejsce. O. I teraz tak. O kurde. Młotek. O, jest tutaj. To powinno już być wszystko przygotowane. Jezu, jeszcze kawałek drogi. Kolor już gotowy, już czeka w pistolecie. Maszyna już stała, też złożona, wszystkie osłony założone. Ewentualnie jeszcze tutaj tej ostatniej części mi brakuje, ponieważ jej po prostu nie posiadam. Będę musiał gdzieś dorobić na giętarce. Ja u znajomego, powiedział do znajomego na giętarkę, dorobię sobie ten element. Ja teraz maluję to wszystko kolorem, wszystko jest przematowane, bo takie dużo takich śmieci, bo zanieczyszczeń i zdecydowałem się, żeby to jeszcze przematować lekko. Wszystko jest przematowane, przygotowane do malowania, więc ja się biorę do roboty, a z wami się zobaczę już, jak gdy będzie już wszystko zrobione. Ciach, pach i gotowe. Sami już widzicie, lakier już się błyszczy. Wyszło to całkiem sympatycznie, całkiem super. Jestem bardzo zadowolony, bo no kurczę, już chwilka, to już chwila czasu jest. No i lakier już lekko podsycha. Ładnie to wszystko wygląda. Zobaczcie, jest to fajny kolorek. Nie wiem, czy jest oryginalny, czy nie, ale mi się podoba. Więc już końcówka remontu. Resztę już dokończę w innej części programu, w części, której już będzie, to pewnie sianokosy będą. Wy zobaczycie tą końcówkę, jak będzie zakładana osłona. Osłona tutaj leży w podkładzie. Tu ona jest. Ona będzie w kolorze, mogę wam powiedzieć, że będzie w kolorze czarnym, bo taki chcę. Ona będzie w kolorze czarnym. Reszta będzie tak jak jest, tylko będzie dorobiona ta tu końcówka, ta tu będzie tutaj dorobiona, tutaj, o tu. Tu będzie nowa końcówka. Co jeszcze będzie? Dodatkowo będzie fartuch taki, fartuch dookoła będzie. No i co? No i na tyle, nie? No i co? Ja się już wam będę żegnał. Na dzisiaj to już tyle. A więc do następnego odcinka. Cześć!